Dzień dobry wszystkim, witam się z wami w piątek. Dzień dobry. A Jasmine już wstała, jest o w ogóle a w 6:30 i zaraz będę nas ogarniać i Jasmine będzie szła do przedszkola, a ja do szkoły i później zobaczycie, co się będzie działo, także zapraszam was do oglądania. Żeby mi po drodze Jasmine nie płakała, bo ona ostatnimi czasy płacze, to właśnie pokazuję jej kwiatki. Zobacz, jakie ładne, tak? I ona sobie ogląda i wtedy przynajmniej nie ma awantury, prawda? Tak. Ja już Jasmine odstawiłam do przedszkola, w sensie po drodze akurat szła nauczycielka, więc ją zabrała, więc nie musiałam aż do przedszkola zasuwać. A więc teraz idę po kawkę, wracam do domu, jeszcze się trochę ogarnę i będę szła do szkoły, więc postaram się może coś w szkole jeszcze nagrać. Zobaczymy. Kazania. I kawka jest. A dzisiaj chcę was zabrać tutaj do parku, do fontanny i coś jeszcze ma być, więc zobaczymy. Ja skończę szkołę, Jasmine odbiorę i pójdziemy tam. Ja już jestem w klasie. Jak widzieliście, nikogo jeszcze nie ma. Ale jest jeszcze czas. Także ja idę sobie coś na YouTubie oglądać. Ja już szkołę skończyłam, nic nie nagrywałam, bo ciekawie mi się rozmawiało z nauczycielką, a dzisiaj byłam sama na zajęciach, nie wiem czemu. Ale okej. Dużo się przynajmniej nauczyłam i mogłam się skupić. Więc wracam do domu, byłam jeszcze w Daiso i będę jadła obiad i później po Jasmine, a będę szła do przedszkola. Właśnie przed chwilą weszłam do domu i będę odgrzewać sobie to, co wczoraj zamawiałam na obiad, bo nie zjadłam i są to, jest to bazil topoki, czyli pluski ryżowe w sosie kremowo-bazyliowym. One są bardzo dobre, więc ja sobie je odgrzewam i będę wcinać, bo nie ukrywam, że jestem trochę głodna, więc... Tak, a trzeba mieć siłę, żeby móc chodzić po parku. Zwłaszcza teraz z Jasmine, ponieważ mam ostatnio problem z Jasmine. Ostatnio, odkąd mąż ogólnie pracuje w Kumi. Ja zmykam jeść. Jedzonko odgrzane. Może to nie wygląda za ładnie i za dobrze, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest naprawdę bardzo dobry. Jasmine ma humor, bo ma ciasteczka. Gdyby nie było ciasteczek, nie byłoby tak łatwo, prawda? Tak? A mama musi twojego misia trzymać?
Miam, miam. Koko też miam, miam. Miam, miam, miam. Tak, i bez misia też nie idzie do przedszkola. Tak? Am, miam, 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 miam. Chodź, idziemy. Widzicie, Jasmine odebrana. Oczywiście ja muszę misia trzymać. I powiem wam, że oby do domu tak doszła bez płaczu, bo chodź tu. Chodź. No chodź. A bo przez to, że męża nie ma w domu, tak? To oczywiście bardzo tęskni za tatą, prawda? Tak? Dasz buzi? Popo? Oma do popo? Oma! Tutaj! Moja! Idziemy do domu, tak? Szybko! Idziemy do domu i jedziemy do parku, tak? Tak. Dotarłyśmy na miejsce. Ja już słyszę ogólnie jakąś muzykę, więc idziemy w głąb parku i wszystko wam pokażę. A tutaj Jasmine. Jeciacho. Dobre? Tak? No to jedz. Niam, niam. Tak. A my idziemy do fontanny, tak? Powiem wam, że nie ma tego, na co tutaj przyszłam. Więc sobie z Jasmine pochodzę po parku, idziemy na plac zabaw i wracamy do domu, ale jeszcze zanim do domu, to do marketu po zakupy na jutro i na niedzielę, żeby móc zrobić jakiś pyszny obiadek. No. Jasmine! No, jak chcesz tędy zjechać, to musisz tam wejść. No i idź do przodu. Jesteśmy właśnie w ogrodzie różanym, ale żadnej róży nie ma. A niedawno w ogóle to otworzyli, bo jak ostatnim razem tutaj byłam, to było zamknięte. Także pochodzimy sobie tu. Na randkę z mężem wypadałoby tutaj kiedyś przyjść. Tylko żeby mąż wrócił do domu. Żeby tam skończył pracę, to sobie może tutaj na randewu przyjdziemy, bo naprawdę sam park jest ogólnie ładny, ale ten ogród różany też jest ładny i na pewno wtedy, kiedy jest sezon na róże, ładnie by tutaj wyglądało. Jeszcze wieczorem, jak wszystkie lampy by się zapaliły, to klimacik by był ładny. Także
Ja wiem, że mój mąż to ogląda, więc... Jobo, jogi dejty, hago si poja, kresa, ci pali turoa. No, także... Co, my wychodzimy z parku i z tego ogrodu i lecimy do marketu na zakupy. Jak widzicie, jest już ciemno. My już kupę czasu temu z Jasmin wróciłyśmy do domu. Jasmin już śpi. Ja sobie właśnie oglądam koreański serial i jak on się skończy, no to pójdę spać, żeby wykorzystać to, że ona śpi, bo od kilku tygodni Jasmin budzi się w nocy i bardzo płacze i woła, gdzie jest tato i tak dalej, bo bardzo tęskni za tatą. I co? I w sumie to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dziękuję wam za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie ten kanał. A my widzimy się w kolejnym filmiku. I to będzie filmik, myślę, że z koreańskiego święta Chuseok, bo właśnie w następnym tygodniu jest Chuseok. Jedno z takich najważniejszych świąt w Korei i też wam troszkę o nim opowiem w kolejnym filmiku. Także co? Widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!